Grupa kolejnych 15 uczniów zespołu szkół w Chocianowie rozpoczęła praktyki zawodowe w Volkswagen Motor Polska. We wtorek w siedzibie firmy odbyło się spotkanie pracowników młodocianych z przedstawicielami pracodawcy. Zespół szkół w Chocianowie od wielu lat współpracuje z Volkswagen Motor Polska w zakresie kształcenia zawodowego. Początkowo polkowicka fabryka światowego koncernu motoryzacyjnego przyjmowała 4 uczniów. W tym roku jest ich 15. Od 2007 roku kształcimy już stricte na potrzeby zakładu. To zaczynaliśmy od 4 uczniów, czyli od małej ilości. W tej chwili doszliśmy do 15 uczniów na każdy rocznik. Od 2 lat wprowadziliśmy zupełnie nowy sposób kształcenia. To jest tak zwane kształcenie dualne, gdzie podstawa programowa kształcenia zawodowego, tego kształcenia, stricte potrzebnego na potrzeby przemysłu, jest rozpisane jakby na 2 partnerów, czyli na szkołę i na firmę. Uczniowie poznają zawód w miejscach, które są najbardziej jakby wydajne dla nich, czyli takie, które zapewniają zarówno dobrze wykształconą kadrę, jak też i sprzęt. Pewne rzeczy robimy w szkole, realizujemy w szkole, pewne rzeczy będą realizowane w zakładzie, no bo gdzie może być lepsza nauka montażu, jak nie w firmie Volkswagen, gdzie jest super nowoczesna linia produkcyjna. Także z tej współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni, myślę, że będzie się ona rozwijać, bo już mamy kolejne projekty, kolejne pomysły, ale to jeszcze kwestia przyszłości. Uczniowie, którzy znaleźli się w klasie umożliwiającej odbycie praktyk, to prawdziwa elita. Musieli przejść specjalne egzaminy. Niewątpliwie wielkim atutem jest to, że mają oni status pracowników młodocianych, co wiąże się z przywilejami identycznymi z tymi, które mają osoby zatrudnione w Volkswagenie na podstawie umowy o pracę. Nasi koledzy, którzy dzisiaj zaczęli naukę w szkole, są przede wszystkim pracownikami młodocianymi. Nie mają tu tylko praktyk, ale mają umowę jako pracownik młodociany, więc nasza rola jest tak naprawdę taka sama jak w przypadku każdego innego pracownika, żeby bronić ich praw, żeby dobrze im się tutaj pracowało, ale chcemy też ich wdrożyć w kulturę tutaj zakładu, żeby też te 3 lata spełnili dobrze, pożytecznie i finałem, żeby była praca tutaj. A co Volkswagen Motor Polska ma do zaoferowania młodym ludziom? No z tego zainteresowania, jakie jest pracą w tym zakładzie, no wynika, że chyba ma dość sporo do zaoferowania. No to już widać też, jak tutaj się siedzi, że tak na oko połowa tych młodych ludzi, ich rodzicami są nasi pracownicy, to już widać tak po twarzach. Mówiło się dzisiaj też o tym na spotkaniu, że jest bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o wejście do tej klasy, dostanie się tam. To jest niespotykane, jeśli chodzi o szkoły zawodowe, więc myślę, że ci młodzi ludzie też sobie zdają sprawę z tego, o co idzie gra. Oni zaczynają już troszkę wcześniej, dostali taką szansę, mają 15 lat, a już zaczynają planować swoje życie i mają szansę po prostu na dobrą pracę. Volkswagen to światowy lider jakości. W Polkowicach firma zatrudnia ponad 1200 osób. Średnia wieku załogi to 34 lata. Bardzo niewielu spośród pracujących w tym zakładzie decyduje się na zmianę miejsca zatrudnienia, co świadczy o tym, że nasi pracownicy czują się doceniani. Współpraca z zespołem szkół w Chocianowie przynosi obopólne korzyści. Ta współpraca, która trwa już praktycznie od początku istnienia firmy, czyli prawie od 15 lat, układa się bardzo dobrze. Jak ona wygląda? No to jest ścisły kontakt z zespołem szkół w Chocianowie oraz ze starostwem powiatowym w Polkowicach. Ta współpraca generuje nam kolejnych zatrudnionych pracowników młodocianych, w tym roku 15. Właśnie jak wygląda kwestia zatrudnienia już po zakończeniu tam staży i pracy w charakterze pracownika młodocianego? Czy to jest tak, że bardzo duży odsetek tych uczniów zostaje w Volkswagenie? Staramy się ich tak przygotowywać do egzaminów zawodowych, żeby jak największa liczba tych uczniów zdawała egzaminy zawodowe. I do tej pory każdy uczeń, który zdał egzamin zawodowy, kończący to kształcenie, został zatrudniony w naszej firmie. Myślę, że to świetna perspektywa dla tych młodych ludzi. We wtorek uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w zawodzie monter mechatronik, zwiedzili miejsce, w którym przyjdzie im pracować, wysłuchali informacji na temat kształcenia zawodowego, a także przeszli wstępne szkolenia konieczne do tego, by rozpocząć pracę. Wśród nich spora część to dzieci osób już pracujących w Volkswagenie. Volkswagen daje szansę takim młodym osobom jak ja, jakiej nie mieli moi rodzice, żeby się wybić właśnie, żeby znaleźć źródło do utrzymania, żeby jakoś już powoli wkraczać w to dorosłe życie.
Przed podjęciem takiej decyzji rodzice zawsze z dziećmi rozmawiają, więc na pewno tutaj konsultacje były dość rozbudowane. Przekonywałeś syna mocno do tego, no na tyle skutecznie, że podjął decyzję o tym, bo to ostatecznie on chyba zdecydował, czy tato za niego zdecydował? No nie, jednak syn zdecydował, natomiast ja pracuję tutaj od 2000 roku, więc syn na bieżąco śledzi tutaj rozwój tej firmy. No i myślę, że tutaj przykład szedł, on widział, jak tutaj praca się rozwija. Myślę, że w tym momencie decyzja należała do niego. Nie obawiasz się trochę, że tata będzie cię kontrolował na każdym kroku? No, pewnie będzie. Czy tata jest wyrozumiały dla syna? No tato będzie kontrolował, bo tato uczestniczy w szkoleniu tych pracowników, także myślę, że tutaj taryfy ulgowej żadnej nie będzie, ale będę tolerancyjny. Z pracą w charakterze pracownika młodocianego Volkswagen Motor Polska w Polkowicach wiąże się szereg przywilejów. Poza wynagrodzeniem wyższym od tego, które przewidują przepisy w Polsce, uczniowie otrzymują dodatkowe pieniądze na pokrycie kosztów dojazdu, dodatki świąteczne oraz szereg innych świadczeń. Nic dziwnego, że wszyscy są zadowoleni z tego, że trafili do takiego zakładu pracy i deklarują, że zrobią wszystko, aby w Volkswagenie zostać na stałe.